Jesteśmy po szkoleniu, 12 godzin z intensywnego treningu. Dzieciaki wracają, dzieciaki i młodzież wracają do domu. Kolejne turnieje, kolejne treningi i co dalej? Jak powinni się przygotować dobrze do kolejnych zawodów? Jak powinien wyglądać ich no po prostu trening w domu? Jak dobrze po prostu grać w szachy w kolejnych zawodach? Ja się po części odniosę do wczorajszej mojej wypowiedzi, już mówiłem na ten temat, mianowicie niezależnie od poziomu siły gry, codziennie musi być wykonywany trening składający się z przynajmniej dwóch elementów. To jest treningu taktycznego, co najmniej 30 zadań dziennie, żeby zachować taką ostrość liczenia wariantów, żeby widzieć różne rzeczy. Natomiast drugi element jest to analiza partii. Analiza partii to jest najlepsze źródło informacji o samym siebie, o popełnionych przez siebie błędach i siłą rzeczy najlepszy sposób także, żeby czynić postępy w szachach. Oczywiście to nie jest złota recepta na taki uniwersalny trening szachowy, ponieważ pozostałe elementy takiego bardzo dobrego systemu treningowego zależne są od poziomu zawodnika. Czyli jeżeli ktoś jest arcymistrzem, no to na pewno bardzo dużo będzie poświęcał na debiuty. Końcówki będzie poświęcał, czas na końcówki to będzie przede wszystkim czas na przypomnienie sobie różnych teoretycznych pozycji, ale także gry praktycznej w końcówce, czyli pewnych generalnych idei, strategicznych sposobów gry. Natomiast gra środkowa również będzie nie do przecenienia, jeżeli idzie o czas na nią poświęcony, bo gra środkowa to jest po prostu praktyczna gra. W każdej partii poważnej, nie kończącej się arcymistrzowskim remisem, zawsze jest gra środkowa. A zawodnik skończył takie szkolenie, wraca do domu, no i nic dalej nie robi ze swoim, jakby to powiedzieć, szachową edukacją. Jak to będzie wyglądało później u niego? To znaczy, o ile nie jest absolutnie genialny, to szkolenie nie dość, że niewiele mu da, to pójdzie w zapomnienie prędzej czy później, najprawdopodobniej. Czyli jednym słowem, żeby efekt szkolenia był, trzeba poprzeć to indywidualną pracą. Dobrze, bardzo dziękujemy i wielkie brawa dla pana Wojtka.